straszny ruch, nie wiem, czy to słyszycie. I hałas. Zrobiłam sobie, słuchajcie, kawę z kawą. Nie wiem, dlaczego dopiero pierwszy raz od przyjazdu mi się o tym przypomniało, ale kawa tutaj z tego ekspresu z kawą waniliową. Co też się śmiałam z kimś w komentarzach, że kakao waniliowe to jest jakiś oksymoron, no ale tak, bo czasami jeszcze mnie ktoś pyta, to jest z Dills. I z tym mlekiem sojowym, waniliowym z Auchan. Będę musiała w ogóle też się przyjechać do Auchan na zakupy, zrobić zapas tego mleka. To jest, i po prostu ta kawa ma taką fajną konsystencję. Słuchajcie, wstałam, poszłam z suszy na spacer. Niestety, słuchajcie, kaszlę. I to kaszlę bardziej niż wczoraj. Jutro ma, dostała wczoraj antybiotyk. Jutro mamy jechać na kontrolę. Na szczęście ma apetyt, właśnie dałam jej przekąskę i zakopuję w łóżku, więc chyba nie jest tak źle. Ale no taki ma kaszel, że słuchajcie, koniec świata. Martwię się. Ale staram się myśleć pozytywnie. Jak widzicie, tutaj za mną jeszcze stoją te wszystkie rzeczy, tutaj się suszą. Dzisiaj jeszcze raz umyję tą półeczkę, bo widzę, że taka była zakurzona, że aż po prostu taki tłusty, poprzyklejany kurz jest do niej, więc muszę jeszcze dzisiaj jeszcze raz wymyć. I tu w zmywarce mam wszystkie buźki. W ogóle one tak śmiesznie wyglądają, słuchajcie, jak tu takie, nie wiem, czy wy to widzicie, ale fajnie to wygląda, jak jest cała taka szuflada buziek. Więc później się tym zajmę, także dzisiaj będzie porządków ciąg dalszy. Wieczorem oczywiście jeszcze tu sprzątałam i przeszłam tak z odkurzaczem całe mieszkanie, ale to jeszcze tu trochę pościerałam, co takie, wiecie, brudniejsze miejsca, bo nie mogłam na to patrzeć. Ale no muszę tak jeszcze kilka razy, wiecie, tą podłogę tutaj ogarnąć. Wstawiłam jedno pranie do suszenia, drugie się pierze. Wczoraj też wieczorem wywiesiłam ręczniki, już są suche. I to jest super, bo mówiłam, że mam takie grube, puchate ręczniki, które po prostu w suszarce się suszą z 4 godziny. I one są fajne do wycierania, ale do suszenia to jest masakra. Na Mazurach to w ogóle nie do wysuszenia są te ręczniki. No i co, kochani? O, słyszycie, kaszle sushi. No. Pijemy syrop prawoślazowy, mam nadzieję, że przejdzie, że to jest, wiecie co, że to po prostu ma to gardło też od kaszlu już takie podrażnione, że kaszle, tak mam nadzieję, bo nie wydaje się, ma zimny nos, nie wydaje się być w sensie, wiecie, chora, albo jakby się źle czuła. W ogóle takie miałam dziwne sny, ale miałam tak dziwne sny. Znowu miałam taki sen, słuchajcie, jak na Mazurach, o którym wam opowiadałam, że był taki mega symboliczny i że jakby też ten sam motyw mi się znowu śnił. No. Dziwne rzeczy mi się śnią, a za 5 dni ma być pełnia. I to znowu też jest jakaś, nie zaćmienie tak jak wtedy, tylko jakaś pełnia, która znowu ma przynosić jakieś takie zawirowania, więc już się boję. I to jeszcze jakby, to się podobno dzieje 5 dni przed pełnią i 5 dni po pełni, a dzisiaj jest chyba 5 dni do pełni, więc ciekawe. Cieszę się, że wam się podobał mój vlog wczoraj, żeby był taki totalnie, wiecie, no kurczę, tłuste włosy, dzisiaj umyłam już głowę, tłuste włosy, wiecie, jakaś taka zalatana, ubocona, dzisiaj też jest chłodniej dużo, więc jest przyjemnie, więc dzisiaj będzie dobry dzień na porządki. No i też bym powiedziałam, że no po prostu nie jestem też, to, wiecie, to, że się uśmiecham, że nie płaczę, to jest jakby moja taka, wiecie, ta skorupa i silna wola no i taka jestem, ale to wiecie, to nie znaczy, że wszystko jest pięknie i różowo. Także dlatego no też te vlogi na razie takie będą takie po prostu mega spontaniczne, naturalne, bo powiem wam też, że nawet szczerze, to właśnie mam ochotę siedzieć w domu i się zająć sprzątaniem, porządkami
i sobie tak trochę, wiecie, poukładać w domu i w głowie. Nie chce mi się, wiecie, za bardzo gdzieś, tak jak dziewczyny pisały, że iść do fryzjera, iść na paznokcie. Słuchajcie, koniecznie muszę iść na brwi, bo już mega zarośnięte. Do fryzjera jestem do Eweliny umówiona jakoś na początku sierpnia, ale powiem wam, że teraz nawet mi się nie chce tak. Nie chcę, po prostu. No. Ja wiem, macie rację, to ja rozumiem, że to jest dobra rada i w ogóle, ale na razie mam ochotę się tak, wiecie, wyciszyć, posiedzieć w domu. Też chcę być sushi, boję się ją zostawiać, bo martwi mnie, że ona kaszle. I no, ja też uważam, że jakby po rozstaniu to, wiecie, to nie jest czas, żeby gdzieś tam od razu latać po mieście, po imprezach i w ogóle, tylko też trzeba dać sobie czas, żeby właśnie gdzieś tam uspokoić, że tak powiem, emocje. Także też dlatego te vlogi będą takie bardziej domowe i spokojne. I no nie, też nie jest tak, że ja się, wiecie, jakoś zamykam na ludzi czy coś, ale tak mam w głowie, tak po prostu uważam. Także słuchajcie, mam kawę. Bo mówiłam, że skończę z zupkami chińskimi, a wczoraj miałam, słuchajcie, jedzenie, ale wczoraj tak mi się chciało zupki chińskie, że sobie zrobiłam na kolację, bo po prostu miałam ochotę. I jak byłam na Mazurach, kupiłam sobie montę i tak mi to montę smakowało. A tutaj u nas w sklepie niedaleko, słuchajcie, jest montę Choco Balls. To jest montę z takimi kuleczkami. No ja wiem, to jest po prostu gorzej niż danie waniliowe. Ale też tak mam ran, w ogóle powiem wam, że w ogóle nie mam apetytu i w ogóle mi się nie chce jeść. Już muszę mieć na coś albo bardzo ochotę, albo naprawdę już jestem bardzo głodna, to coś jem. Więc, a na śniadanie w ogóle nie mam ochoty, nie chcę pić kawy na pusty żołądek, więc wolę, chociaż wiecie, zjeść coś takiego słodkiego, cokolwiek mieć w żołądku. Bo, no tak, nawet, a jak w ogóle pomyślę o jakichś zakupach spożywczych, o jakichś kanapkach, jakimś czymś, muszę. Ja muszę pojechać, ale też muszę, słuchajcie, umyć lodówkę, bo w ogóle się lepiej tutaj, słuchajcie, i na zewnątrz, i wewnątrz. I zrobić tu porządek, bo są moje jakieś też chyba po imprezie niepodopijane, słuchajcie, napoje, więc muszę to wszystko powinąć. Wczoraj byłam chyba ze 3 razy ze śmieciami i jeszcze tutaj muszę wynieść te butelki w ogóle, tylko one są ciężkie, więc też je będę na raty wynosić. Więc tak, najpierw będę chciała tą lodówkę wyczyścić, a potem, potem się przejadę na jakieś zakupy. Ale dzisiaj jeszcze sobie zamówię coś do jedzenia, bo szczerze to bardzo mi się po prostu nie chce ani jeść, ani gotować, ani robić zakupów. Zamówię sobie coś do jedzenia, zjem sobie to. I tak, także przyszłam się do was przywitać. Później się ogarnę, już się przebiorę z tej piżamy, wysuszę włosy. Coś muszę zrobić na komputerze, bo też mam taki jeden problem, który nie wiem jak rozwiązać, więc muszę się nad tym zastanowić. Bo słuchajcie, dostarczyli mi paczkę na Mazury. I prawdopodobnie pan kurier ją zostawił na werandzie, tam nikogo nie ma. Nie mogę się z firmą kurierską dogadać. Szkoda gadać w ogóle. Ten numer do trakowania nie działa, bo jest... Tak, więc muszę pomyśleć, co z tym zrobić. No i tak, mam montę, a jeszcze tu mam to pełną czekoladę też z Deals. Pamiętacie, ja to kupowałam jakoś w maju. One są dobre bardzo. Mam jeszcze kilka paczek, bo zrobiłam wtedy zapas, więc bombolone, pamiętacie bombolone? A ja muszę się przejechać do Deals, bo może są. No, muszę zrobić zapas w ogóle takich rzeczy do sprzątania do domu. Ale kiedy indziej. Także, kochani, dobra. Ja się rozłączam. Idę wypić kawę i później się do was odezwę. Także witajcie w nowym vlogu. Hej, hej. Wracam do was po południu. Właśnie przyszedł mój obiad. Powiem wam, że nie wiem, co się stało, ale nie zrobiłam nic, odkąd się do was odezwałam. Po rano wypiłam kawę i normalnie tak jakby mi obcięło baterię i poszłam spać i wstałam niedawno. Chyba wiecie co, mi wychodzi jakiś stres czy coś i po prostu, nie wiem, odsypiam czy coś, ale dosłownie ścięło mnie, słuchajcie, ścięło mnie z nóg.
Więc wstałam, byłam w sushi na spacerku, trochę tutaj ogarnęłam i no i właśnie pan przyniósł mi obiad i stwierdziłam, że zamówię sobie takie domowe, taki wiecie, domowy obiad. Nie no, powiem wam, że ja zawsze się męczę z jakimiś opakowaniami. Nigdy nie mogę nic otworzyć, serio. Aha, dobra, to jest porcja sosu. Zupa pomidorowa z makaronem. To jest co? O, już zupa wylała. Buraczki zasmażone. Kocham, słuchajcie, buraczki zasmażone, naprawdę. Zamówiłam sobie od razu obiad na jutro. Teraz nie wiem, co jest co. A, to jest pewnie kotlet. Tu się chyba troszkę zupa wylała, czy coś się stało. Ale porcja, o matko. Dobra, to mogłam sobie to jedno wziąć na dwa. Słuchajcie, wziąłam sobie, zobaczcie, jakiego wielkiego dyskotlet z piersi z kurczaka, z kluskami śląskimi i z buraczkami. Ja, to będzie dobre. A tutaj mam pambuchy z gulaszem. Słuchajcie, kocham, naprawdę, uwielbiam polską kuchnię. Ja, tak jak wam mówiłam, jestem mączna dziewczyna, ja mogła jeść kluski, placki, kopytka i takie rzeczy non stop. A tu są, słuchajcie, pampuchy z gulaszem, ale też ogromna porcja, nie wiem, czy wy to widzicie. Tak, więc słuchajcie, zjem sobie i potem do was wrócę i zabiorę się za jakieś ogarnianie tutaj czegoś. Bo, no mówię wam, nie wiem, co się stało, chyba po prostu, mówię, nie wiem, schodzą mi emocje czy coś. I w sumie też zobaczyłam na Uber Eats, co by najszybciej było dostępne, bo wiecie, te wszystkie tam azjatyckie rzeczy, jakieś sushi czy coś, to po prostu zawsze półtorej godziny, dwie godziny się czeka. A tutaj blisko, nie pamiętam jak się nazywa. Ta knajpa, gdzieś na, czekajcie, powiem. Parcie na Żarcie, Niciarniana 41, słuchajcie, jak jesteście z Łodzi. Jeszcze nie wiem, czy dobre, wygląda na dobre. Tak, no. Także zaraz sobie zjem. Chcę jeszcze wam nagrać film na dzisiaj, bo ten, który nagrywam dzisiaj, będzie jutro, a dzisiaj wam usiądę i nagram taki gadany, bo na pewno tego vloga nie skończę dzisiaj na czas, bo już jest, która? To jest 16, więc nie ma szansy i też powiem wam, że jest taka pogoda, że się chmurzy, nie wiem, czy nie będzie jakiejś burzy, czy nie będzie padać, czy coś takiego, może dlatego mnie tak ścięło z nóg, ale wydaje mi się, że wiecie, tak już emocje trochę ze mnie schodzą i po prostu tak mój organizm potrzebował odespać i znowu miałam jakiś sen w ogóle taki, jak sprawdzałam w tym senniku, jak rozmawiałam z koleżanką, ona się mnie pyta, czy ty serio masz takie wyraźne, symboliczne sny? Ja mówię, tak, jak pamiętam, to jestem w stanie wszystko powiedzieć, potem w ogóle jak sprawdzam to w senniku, to wszystko się sprawdza, łączy i w ogóle jest jedną historią, gdzie w ogóle z pozoru mi się śnią jakieś takie rzeczy, wiecie, niepołączone ze sobą. No, dobra, to już was nie zagaduję, idę jeść i zaraz do was wrócę. No hej, kochani, witajcie. Nie wiem, pewnie mi wychodzi stanie z podbluzki, ale słuchajcie, znowu w nocy sushi. Prawie całą noc nie spała, do trzeciej w ogóle nie spała. Potem spała, się budziła, kaszlała i właśnie wróciłyśmy od weterynarza. Okazuje się, że to jest, słuchajcie, serce, znowu się zmienia pogoda. Jest w ogóle wczoraj, dlatego łączę w ogóle tego vloga, bo wczoraj, słuchajcie, ja cały dzień przespałam i w ogóle tego nie skojarzyłam, że pewnie właśnie zmienia się ciśnienie i ona na to reaguje. No i słuchajcie, tylko nie to wszystko, tylko nie sushi, naprawdę, niech ona się dobrze czuje, bo... Więc po prostu rano, jak się tylko budziłam, właściwie ona mnie budziła, to wsiadłam w taksówkę i pojechałyśmy do lecznicy. Nie, słuchajcie, nie jest jakoś
tak wiecie, strasznie kryzysowo, jak wtedy było. No ale kurczę, kaszle i to jest kaszel od serca i nie chcę jeść. No co prawda przysmaki swoje je. O. O, możecie słyszeć jak kaszle. Mam nadzieję, że dostała, słuchajcie, zastrzyki, dostała leki, mam nadzieję, że zaraz coś jej przejdzie. Ja miałam jechać na jakieś zakupy spożywcze, ale mam obiad na dzisiaj z tego zamówienia wczorajszego. Nie chcę jej też, wiecie, zostawiać samej w domu, bo się boję po prostu, chcę być przy niej. Także poszłam tutaj do sklepiku takiego osiedlowego, kupiłam sobie na poprawę humoru chałkę i serek waniliowy na śniadanie. I tak szybko, w ogóle taką montę. Wiecie, zbliża się weekend. Kupiłam sobie chleb. Kupiłam sobie barszcz czerwony i krokiety. Standardzik u mnie, nie? I pasztet z pomidorami. Także miałam się zacząć lepiej odżywiać, ale wiecie co, ani nie mam weny, ani boję się, wiecie, bo to jak pójdę na zakupy, czy pojadę, będę, to mi zajmie z godzinę, nie chcę jej zostawiać samej w domu, więc zrobię sobie kawę z kawą. Tak, zrobię sobie kawę z kawą i... I chałkę z serkiem. Suzi też lubi chałkę, więc może troszkę zjadę, dobrze jakby coś zjadła, wiecie. Przy tych lekarstwach wszystkich. A słuchajcie, to też jest tak, że ona bardzo często te swoje kryzysy miewała, jak my się kłóciliśmy, wiecie, bo pieski wyczuwają. I muszę ja się chyba też, wiecie, wyluzować, odstresować i przestać o tym myśleć. No i słuchajcie, jeszcze zbliża się pełnia, w sobotę jest pełnia. Ja już dzisiaj też w ogóle nie mogłam, nie tylko przez sushi, ale w ogóle zanim zaczęła kaszleć, to ja już nie mogłam spać. Tak, nie mogłam spać w ogóle. Wczoraj przespałam cały dzień, słuchajcie. Wczoraj, tak jak wam mówiłam, wstałam rano, wypiłam kawę, poszłam spać. Potem przyjechał obiad, zjadłam obiad, słuchajcie, poszłam znowu spać. Wstałam chyba o 19:30. Jeszcze coś porobiłam na komputerze, zmontowałam vloga i chyba o 23:00 poszłam spać. Bardzo mi się chciało spać i w ogóle nie mogłam spać. Się przewalałam, potem sushi zaczęła kaszleć i... No nie wiem, słuchajcie, nie wiem, co z tym pieskiem moim. Boże, ile ty lejesz tego mleka? No nic, słuchajcie, uciekam, idę sobie zrobić kawę, zrobię sobie jeść. Może sushi będzie chciała kawę, jak chałki lubi. I muszę tak trochę nabrać zen. I potem muszę tutaj się zająć porządkami. Tu już trochę powyciągałam tych rzeczy. A nie wiem, widzicie tą półkę. Ale muszę iść do śmietnika, bo cały czas nie wyniosłam tych wszystkich tutaj kartonów, butelek i tych rzeczy do przetworzenia. A jutro jest chyba, jutro są u świeci, no. Tak. No właśnie, to akurat. No i co? I dzisiaj podobało wam się Clean With Me. A i słuchajcie, ja nie wiedziałam o tym, ale widzicie, zawsze się czegoś dowiemy od siebie, bo ja wam powiedziałam, że można włożyć worek na śmieci do kuwety, a wy mi powiedzieliście, że są specjalne worki do kuwety. Ja nie wiedziałam o tym, muszę sobie zamówić. Sorry, jeszcze mam taką alergię, no więc będzie koniec świata. No, także... jeżeli nie wiedzieliście o tym, to chyba na Zooplusie właśnie mi wysyłałyście i że w Action chyba są specjalne worki do kuwety. Muszę sobie to kupić. Jeszcze zamówiłam, słuchajcie, białą szałwię, którą miałam na Mazurach i jej nie wzięłam. Podobno najlepiej oczyszczać wszystko właśnie w pełni. I słuchajcie, ja w to nie wierzyłam. Troszkę miałam do tego taki stosunek.
Ale poprzednie tuż sushi nam tak chorowała i było tak źle, chociaż między nami nie było za dobrze, to słuchajcie, ja zamówiłam tą białą szałwię i okadziłam domek. Zrobiłam nad sushi, nad kotem i co ciekawe, myślałam, że one będą od tego uciekać, a nie uciekały. A co się okazuje, szałwia ma właściwości bakteriobójcze i w ogóle działa właśnie na dobrze na drogi oddechowe, na gardło. I ja też jak wtedy straciłam ten głos, to też słuchajcie sobie, okazałam pokój szałwią i białą szałwią i naprawdę mi to pomagało. I słuchajcie, ja wtedy wzięłam szałwię, okadziłam cały domek, okadziłam siebie, Tomka, kicie, sushi. No, nam jakoś nie pomogło, ale myślę, że po prostu, wiecie, tutaj szałwia to było trochę za mało. Natomiast słuchajcie, ja nie wiem, no nie wiem, ale po prostu od tamtego czasu się sushi poprawiło, więc zamówiłam teraz na Allegro z taką dostawą na jutro i w sobotę, jak będzie pełnia, to chcę to zrobić i chcę zrobić ten cały taki rytuał oczyszczania. I mam nadzieję, że mi to pomoże, sushi to pomoże. Też pisałam ostatnio z koleżanką, która też tam ma jakieś problemy i napisałam, słuchaj, nie wiem, możesz w to nie wierzyć, możesz to wyśmiać albo, no nie wiem, ale wiecie, czasami ludzie są w takich sytuacjach w życiu, że już wszystko jedno, zrobią po prostu cokolwiek, żeby naprawić coś albo polepszyć jakąś sytuację. I mówię, dobra, napiszę jej. Właśnie nawet jej nie pytałam, czy to robiłam, muszę jej zapytać. Jak oglądasz, to teraz w pełni jest najlepiej podobno. Więc tak, więc zamówiłam białą szałwię. Widzę, że sushi przestała kaszleć i się położyła, więc mam nadzieję, że już te zastrzyki zadziałają i te leki, które jej dałam. I już wszystko będzie dobrze. No naprawdę, słuchajcie, tylko nie sushi, tylko niech ona będzie zdrowa, bo to po prostu... No sami wiecie. Także słuchajcie, witam się z wami. Wstawiam sobie mleko. I zaraz zrobię kawę i sobie pokroję chałkę. Też tak lubicie, zawsze słuchajcie, kroję sobie chałkę na takie bardzo grube plastry i wyjmuję ze środka ten miąższ i maczam w serku i tak jem. I to jest moje jedno, więc z mojego ulubionego. Dobra kochani, ja się rozłączam, odezwę się do was później. Przepraszam was, że te vlogi tak wyglądają, ale po prostu tak wygląda aktualnie moje marne życie. Także i w ogóle, zobaczcie, naprawdę, muszę coś zacząć jeść, po prostu cieszę się, że schudłam, ale no, widzicie to? Dobra. No dobra, kochani, zobaczcie, tyle mi się udało zrobić. Nie umyłam jeszcze podłogi, na razie tylko przetarłam, to wymaga jeszcze konkretniejszego mycia. O, kicia już tam pałaszuje, ale zobaczcie. Jest w końcu porządek, wyniosłam śmieci, jeszcze nie wszystkie, jeszcze mnie czeka jeden kurs dzisiaj z butelkami i z kartonami, ale już jak to załatwię, to będzie wszystko. Sushi tutaj leży, kicia też, na szczęście sushi jeszcze troszeczkę pokasłuje, ale mało, więc mam nadzieję, że będzie już dobrze. No, także słuchajcie, zobaczcie, ogarnęłam tutaj wszystko, mam czyste blaty. Jeszcze zdecydowanie, słuchajcie, będę musiała umyć okna, podłogę i szafki, bo nie widzicie tego, one są całe w ogóle takie upalcowane tutaj też, no ale to po prostu tak jest na tych szafkach. Na szczęście tego tak nie widać, jak wam teraz vloguję, ale no wiecie, to jednak są kuchenne tutaj rzeczy, więc też trzeba dbać, żeby to było czysto. Na razie wymyłam blaty, jeszcze będę musiała wyczyścić żaluzje. Właśnie będę chciała jeszcze wymyć okna, ale słuchajcie, nie mam już grama płynu do mycia szyb. Zamówiłam i powinien być jutro, mam nadzieję, że dojdzie. To jutro może bym chociaż te okna tutaj umyła. No i tak, tak to wygląda, powiem wam, że... Kicia, zmęczyłaś się sprzątaniem? Powiem wam, że czuję
ogromną satysfakcję, już strasznie mnie to męczyło, że tutaj był taki bałagan. Naprawdę, naprawdę nie lubię. Naprawdę nie lubię. Jeszcze czeka mnie ten pokój, ale mój pokój i sypialnia i łazienka. Na razie ogarnęłam toaletę i salon, czyli tak naprawdę połowę mieszkania pod względem metrów, jeśli można tak powiedzieć. No i się cieszę, słuchajcie, że już tutaj wszystko mam ogarnięte i no wiecie, jakby ktoś już to nie ma wstydu, po prostu jest, generalnie jest ok. Jeszcze tam niektóre rzeczy muszę pochować, tam widzicie, stoi statyw, tutaj leżą sushi leki, rozpiska po prostu i pokruszone tabletki, ale to jest cały, że tak powiem, wystrój tutaj w domu. Także no niestety tak to musi być. Powiedz, mam nadzieję, że dzisiaj już notka będzie dobra, tak? No, że już się będę dobrze czuć i wszystko będzie dobrze i jutro nie trzeba już będzie jechać do pana doktora. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, sushi, tak? Nie będziesz martwić pani. Loczka ma takie, słuchajcie, załzawione. Nie chce jeść. No ale myślę, że to od pogody, bo powiem wam, że ja też się czuję jakaś taka totalnie bez siły, powiem wam. Także przychodzę jeszcze do was się na chwilę odezwać. Nie wiem, która jest godzina? Właśnie, jeszcze lodówkę muszę umyć. Jest za 24, więc ja już kończę tego vloga. Jak widzicie, jestem po prostu tak wymemłana, że muszę się wykąpać, umyć włosy, ale... Tak, kot się zgadza. Ale powiem wam, że no, nasprzątałam się trochę. Jeszcze właśnie byłam powynosić te wszystkie śmieci, więc jestem padnięta i od rana nic nie jadłam oprócz tej chałki, więc zaraz sobie zrobię obiad i zrobię sobie coś do jedzenia i zmontuję tego vloga i wam wrzucę dzisiaj, bo dzisiaj go nagrywam i dzisiaj go wrzucę. Powiem wam, że właśnie czytałam o tym, że to chyba dzisiaj jest ta pełnia, który dzisiaj jest. Co, kocie? Chyba tak. Tak, dzisiaj. To jest. Zobaczcie. No co? No co? No chodź. No patrz, czemu ty tak płaczesz, kochanie? Zaraz, chcesz puszkę? Zaraz ci pani da. Dobra, tylko im coś poopowiadam. I właśnie czytałam, że będą takie ładne chmury i patrzę, że po prostu są takie, jak jest taka tapeta, która jest bardzo popularna, z takim wzorem, z takimi chmurami, taka biało-szara. Nie wiem, czy kojarzycie, nie wiem, jak to się nazywa i co to jest za firma, ale taki dosyć ostatnio popularny motyw. To tak wyglądają teraz chmury za oknem. I wystawiłam sobie też tutaj na taras z tej strony jedną tą sofę ratanową. Będę miała jedną z tej strony i drugą z tej, bo chyba tutaj wygodniej mi będzie wychodzić i też no tutaj mam taki bardziej zielony widok. No kotek! No i powiem wam tak, że wiecie, cały czas jeszcze jestem w takim trybie przestawiania się na nowe życie, że tak powiem. Trochę mi jest smutno, ale będzie dobrze. Mam się czym zająć. Skupiam się właśnie na sushi, na domu, na pracy. Na sobie generalnie. To, co już wam też mówiłam wcześniej, że słuchajcie, jak chce się szukać szczęścia z kimś albo w kimś, to najpierw trzeba sobie w głowie różne rzeczy poukładać i być w zgodzie ze sobą i być z siebie zadowolonym, bo wiecie, nikt nas nie uszczęśliwi, jeżeli sami w środku będziemy nieszczęśliwi, jeżeli będą nas zjadały jakieś kompleksy, traumy, jakieś wcześniejsze przeżycia, to wiecie, jakby nikt nas nie uleczy, poza oczywiście psychoterapeutą, tak? Ale mówię w takim kontekście, nie wiem, znajomość, no wyglądam totalnie, naprawdę muszę mieć głowę. Kitek. W
kontekście, wiecie, związków, czy nawet znajomości, przyjaźni, to wiecie, najpierw jakby trzeba być zadowolonym z siebie, żeby potem gdzieś móc budować związek czy jakąś relację i wiecie, i dawać, i brać. I też, żeby ta równowaga nie była zaburzona, bo to też jest tak, że jeżeli mamy w sobie jakieś właśnie takie kompleksy i sami się z sobą źle czujemy, no to potem czasami nawet podświadomie, wiecie, ludzie wyładowują swoje jakieś tam frustracje na innych osobach i te relacje się robią takie toksyczne. I właśnie wczoraj oglądałam ciekawy kanał, znalazłam taki o psychologii na YouTubie i właśnie tam to było bardzo fajnie wytłumaczone, że no żadna osoba, która gdzieś tam czuje jakieś takie oczy, bo słuchajcie, no każdy ma kompleksy, czy każdy z czegoś tam z siebie jest niezadowolony, ale ktoś, kto aż tak bardzo jest z siebie niezadowolony i często to wynika, wiecie, z takich traum, które gdzieś tam w dzieciństwie nawet nas spotkały, gdzie ktoś tam czuł się niedostatecznie, nie wiem, chciany, kochany i tak dalej, to później w związku taka osoba będzie robić wszystko. To jest ciekawe właśnie. To nie jest w ogóle a propos mnie, ani a propos w ogóle, jakby wiecie, nie odnoszę tego do siebie, ale jeżeli na przykład właśnie ktoś we wczesnym dzieciństwie doświadczył właśnie, czasami nawet to może być, słuchajcie, w życiu prenatalnym, mogło to być dziecko jeszcze w brzuchu, gdzie nie wiem, na przykład mama miała jakiś taki lęk, czy sobie poradzi, nie wiem, czy partner jej nie wspierał, czy coś takiego. I jeżeli właśnie na takim poziomie naprawdę bardzo wczesnego, małego człowieka ktoś poczuje taką, nie wiem jak to nazwać, trochę chyba traumę, czy generalnie poczuje się niechciany, to potem tacy ludzie przez całe życie w związkach będą jakby sami uciekać i sami porzucać, żeby ukoić swój strach przed porzuceniem. I na przykład takiej osobie będzie ciężko jakoś zbudować relacje, bo sama gdzieś tam czując się niechciana, nawet podświadomie, nawet może nie być tego świadoma, będzie cały czas uciekać po to, żeby samemu nie być zranionym. No i generalnie właśnie ostatnio bardzo dużo czytam i dużo słucham i dużo oglądam takich rzeczy i to jest, słuchajcie, niesamowite, tak jak wam opowiadam o tych emotional triggers, że niektóre rzeczy naprawdę się nam niektóre rzeczy, które bardzo wpływają na nasze zachowanie w dorosłym życiu, przytrafiają nam się, tak jak mówię, albo jeszcze w brzuchu mamy, albo w jakimś bardzo wczesnym dzieciństwie, gdzie naprawdę nawet tego nie możemy nie pamiętać. Więc tutaj to są, tak jak powiedziałam, takie rzeczy dla psychoterapeuty, ale do czego zmierzam? Że właśnie, wiecie, ja chcę sobie dać taki czas, spokój, na właśnie gdzieś tam poukładanie swoich rzeczy, pozamykanie, posprzątanie. I to, co mi piszecie, to mówię, to nie jest tak, że ja się gdzieś tam zamykam na ludzi czy coś. Też mi oczywiście, słuchajcie, brakuje ludzi, brakuje, nie wiem, rozmów i towarzystwa i tak dalej, no bo wiadomo, że tak na co dzień każdy jest gdzieś tam zajęty swoim życiem i to jest zupełnie inaczej niż jak się ma tą osobę w domu na co dzień, tak, z którą, do której można przyjść z jakimiś tam problemami, a potem jak nie ma tego człowieka, no to wiadomo, że jest taka pustka i strata, ale wszystko jakby można nadrobić, wszystko można poukładać i po prostu będzie dobrze. Ja naprawdę czuję się dobrze. Nie wiem, czy to znowu jest ta pełnia, która jakoś mówię, to jest coś takiego, że te zaćmienia, czy te pełnie robią coś takiego, że nagle jest takie zawirowanie i potem jest okej. Okay. I to podobno jest tak, że gdzieś tam czasami jak sami nie chcemy naprawić swoich błędów albo tkwimy w sytuacji, która jest dla nas niedobra, ale sami nie potrafimy podjąć decyzji o tym, żeby coś zakończyć, żeby zmienić pewną drogę, to wszechświat nam wysyła taki
takie turbulencje, które czasami oczywiście nie zawsze, w sensie nie zawsze zsyła, ale czasami gdzieś tam właśnie przytrafiają się nam takie wydarzenia, które kiedy ich doświadczamy, jesteśmy źli, jesteśmy niezadowoleni, nie chcielibyśmy, żeby nam się to przytrafiło, ale potem po jakimś czasie dowiadujemy się, że tak miało być, to było dobre i potrzebna była ta turbulencja, żeby z tej słabszej, złej, gorszej, jakkolwiek to nazwiemy, drogi, przejść na tą dobrą i właściwą i dojść do tego, co było nam pisane. I ja w to wierzę, chcę w to wierzyć, będę się tego trzymać i kiedyś zupełnie o tym nie myślałam. Tak jak mówiłam, kiedyś byłam niecierpliwa, kiedyś koniecznie chciałam sama na wszystko wpływać, walczyć, wiecie, trzymać, nie wiem, tłumaczyć, przyciągać, zabierać i tak dalej. A teraz naprawdę wierzę w to, że jest coś takiego jak taki los zapisany w gwiazdach. Jakkolwiek byście to nie nazwali, w cokolwiek nie wierzycie, to ja naprawdę mam takie mocne przekonanie, że jest gdzieś tam ta nasza droga zapisana i czasami trzeba po prostu zwolnić, poczekać i zobaczyć, co nam wszechświat przyniesie. Bo czasami można coś przyciągać i na siłę przyciągnąć niekoniecznie to, co było nam pisane. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I serio, ja naprawdę bardzo długo tego nie rozumiałam. Nawet nie byłam nawet nie miałam takiego pomysłu w głowie. A teraz widzę, że naprawdę, słuchajcie, to wszystko ma sens, to wszystko się układa w logiczną całość. I też daje taki spokój, takie poczucie, że okej, teraz może nie jest super, ale to prowadzi do tego, że za chwilę będzie. No i chcę w to wierzyć, chcę się o tym przekonać. Nie będę siedzieć się, wiecie, zamartwiać. Bo już trochę czasu spędziłam na tym zamartwianiu i w sumie nic mi to nie przyniosło. Więc teraz spróbuję przetestować inną drogę. Dobra, kochani, kończę, bo ten vlog będzie bardzo długi. Nie wiem w ogóle też, jak go nazwę, bo to miało być o porządkach, a chyba w ogóle nie nagrałam ani chwili, jak sprzątałam. Ale słuchajcie, już chciałam w końcu ogarnąć chociaż tutaj ten salon. A tak jak Wam już wspominałam, że zawsze jak się coś nagrywa, to trwa dwa razy dłużej. Zamówiłam też rzeczy z Rossmana, właśnie tam płyny do sprzątania i takie różne rzeczy. Bo wczoraj przyszły mi tylko płyny do prania z Allegro, a jeszcze właśnie zobaczyłam, że nie mam, no serio, nie mam w ogóle nic, żeby umyć szyby, czy tutaj blaty, szafki, bo ja wszystko myję tymi właśnie płynami, tym cleanem. Tak, to jest clean do szyb. Zresztą Wam pokażę, jak przyjdzie paczka. I będę chciała tutaj, wiecie, za takie gruntowne porządki zabrać, bo kiedy jak nie latem, nie? Najfajniej w ogóle, wiecie, jak są święta czy coś, to ja się nie zabieram w żadne mrozy za mycie okien, ale jak jest tak ciepło, to akurat, a już powiem Wam, że okna to nie były myte ze 3 lata, myślę. Już naprawdę, tak jak nawet ja jestem wyluzowana na tym punkcie, to i jakoś nie widzę takiej potrzeby, żeby tam, wiecie, okna jakoś tak bardzo często myć, to już nawet ja ją widzę, więc jest tak, że trzeba już się tym zająć. Mam też takiego robota myjącego, taką rumbę. Pożyczyłam go koleżance, ale będę musiała go od niej zabrać i może właśnie jeszcze bym te szyby w balustradzie wymyła na balkonie, bo od zewnątrz nie ma, wiecie, jak ich umyć. Dobrze, także słuchajcie, będę się do Was odzywać jutro. Kończę. Jak zwykle, przepraszam, jeżeli vlog był chaotyczny, no ale po prostu tak, tak to jest. Mówię, już niedługo się ogarnę jakoś i na pewno będzie lepiej. Także słuchajcie, żegnam się z Wami, widzimy się jutro, trzymajcie się ciepło.